Miasto Tarnobrzeg wyemituje obligacje komunalne o łącznej wartości ponad 27 milionów złotych. Dwie uchwały w tej sprawie zostały przyjęte przez radnych podczas ostatniej zdalnej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Obligacje komunalne są instrumentem finansowym, z jakiego mogą korzystać samorządy. W jaki sposób? Jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Na takie rozwiązanie zdecydował się Tarnobrzeg. Rada Miasta podejmowała w tej sprawie dwie uchwały. Pierwsza dotyczyła obligacji na 22 163 tysiące złotych, druga 5 milionów złotych. W przypadku emisji miasta Tarnobrzega na kwotę 22 163 tysiące celem była zamiana kredytu, jaki miasto miało do 2036 roku z dość wysokim oprocentowaniem, generalnie chodzi o marżę. Celem emisji jest obniżenie długu i zamiana oprocentowania marży, jaką nam emitent zaproponuje, na tańszą. Szacujemy tu minimum 800 tysięcy oszczędności. W tej kwestii radni byli jednomyślni. Uchwała została bowiem przegłosowana jednogłośnie. Druga, co do której obradujący mieli więcej wątpliwości, daje władzom miasta zielone światło na emisję obligacji o wartości 5 milionów złotych. Celem jest pokrycie planowanego deficytu na rok 2020 z uwagi na dość niskie dochody, jakie miasto wykonuje w sytuacji obecnej, mniej więcej od miesiąca kwietnia. Jest to związane z sytuacją pandemiczną. Jak wspominała podczas sesji skarbnik Urszula Rzeszut, obligacje zostaną wyemitowane jedynie w przypadku niedopięcia tegorocznego budżetu. W swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla miasta bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Z uwagi na niższe oprocentowanie, jakie będzie, zakładamy dużo niższe od kredytu. Jest to instrument elastyczny, który pozwala miastu kreować spłaty serii, wykupy serii obligacji. Nie podlegają te emisje zamówieniom publicznym. Nie ma tutaj sztywnego harmonogramu spłaty. Miasto w przypadku braku środków na inwestycje będzie mogło elastyczniej podchodzić do wykupu tych serii. Mimo pełnej emocji dyskusji ostatecznie za drugą uchwałą głosowało 12 radnych. Jeden był przeciw, 6 wstrzymało się od głosu.